Dzień dobry, witamy wszystkich koneserów gamingu na naszym podcaście A&J. Ja nazywam się pan Jay i jest ze mną klasycznie pan A. Witam cię, panie A. A witam cię, panie Jay. Witam jednak przede wszystkim, jak zawsze, wszystkich słuchaczy. Panie Jay, pytanie standardowe, chciałoby się powiedzieć codzienne. Z czym się dzisiaj spotykamy? Znaczy, ty doskonale wiesz, z czym się spotykamy, zwłaszcza, że to będzie dotyczyło bezpośrednio twoich zeznań z rozgrywki w Path of Exile 2, ponieważ słyszałem, że troszeczkę tam... Poszedłeś mocno w temat i zacząłeś ogrywać dosyć gwałtownie tą produkcję i mam parę pytań, bo też widziałem, że no, ludzie dużo mówią o tej grze, mówią też dużo o jego deweloperze, czyli Grinding Gear Games. Słyszałem bardzo mocne porównania do różnych innych deweloperów, na razie nie będę mówił w jaką stronę i tak dalej, więc w skrócie ja będę ciebie ciągnął za język, panie A, odnośnie tej gry dzisiaj. Dobra, jeżeli nie masz nic przeciwko, to bym troszeczkę pościelił i przedstawił, z czym przychodzę do stołu. Więc ściel? Tak, ściele. Ja o GGG słyszałem, oczywiście ciężko grać w gry i nie słyszeć o Path of Exile 1, ale nigdy nie grałem, nie byłem specjalnie zainteresowany. Gra miała trochę renomę i do tej pory ma grę takiej ekstremalnie hardkorowej i że jeżeli chcesz się dobrze bawić, to licz, że spędzisz w niej 8000 godzin. Nie byłem zainteresowany tego typu rozrywką. Czyli na druga praca. Świecie. Tak, druga praca, a nawet pierwsza raczej zakładam dla większości osób. Mówi dużo o ich priorytetach. Tak, są nawet ciekawostkę powiem, jak właśnie teraz interesowałem się POE 2, to na Steamie przeszukałem sobie moich znajomych, którzy grali w POE 1 i patrzę sobie tam po tam ilości godzin, 2,7 tysiąca godzin, 4,4 tysiąca godzin, nie? Więc to są no, gra, która naprawdę wsiąka ludzi. I kontynuując troszeczkę historię, ja od POE 2 również nie miałem żadnego zainteresowania tą grą, absolutnie żadnego. No była właśnie, obojętna. Kompletnie z dnia na dzień się jakby zahypowałeś tym wszystkim. Tak, i nigdy w życiu, właśnie dlatego uważam, że to jest warto o tym powiedzieć, nigdy w życiu nie miałem, i to naprawdę, nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego, że przyszedłem z gra, kompletnie jest mi obojętna, nie obchodzi mnie, wiem, że jest fajna, wiem, że ma dobrą opinię, ale po prostu jest nie dla mnie, po czym obejrzałem jeden, trafiłem na YouTubie na jeden losowy film jakiegoś gameplayu, on tam chyba trwał, nie wiem, 15 minut. No, wszystko się zmieniło. Ilość detali, to jak to wszystko dobrze wyglądało, to jak ten gameplay był mięsisty, wiesz, po prostu takie oczarowanie pewne, nie? Że kurczę, po prostu wszystko się klei, nie? Niedużo widzę, ale to co widzę, to wszystko się klei. I zrobiłem obrót 180 stopni i z osoby, która kompletnie nie była zainteresowana, przeszedłem do osoby, która w tygodniu pracy w tle słuchałem chyba, nie wiem, chyba 30 godzin wywiadów z Jonathanem z Grinding Gear Gamesów, i dowiedziałem się nagle w ciągu tygodnia wszystkiego i pan Jonathan do mnie mówił po prostu każdej godzinie dnia i nocy na jakimś podcaście czy wywiadzie i zebrałem bardzo dużo informacji, najarałem się ekstremalnie i w końcu zacząłem grać. No dobrze, już troszeczkę wybiegłeś naprzód, jeśli chodzi o tematykę. Odpowiedziałeś mi pobieżnie na parę rzeczy, ale spokojnie, ja doprecyzuję pytania. Zanim jeszcze przejdziemy do właściwego materiału, należy... My jesteśmy jakby podcastem kulturalnym. Ja to wiem, ty to wiesz, mam nadzieję, że słuchacze też to wiedzą. W związku z czym należy niezmiennie podziękować za wszelaki feedback oraz subskrypcje oraz komentarze, które dostajemy. Dają nam one motywację do dalszych nagrywek. I ja jako pan Jay dziękuję, panu i na pewno też dziękuję. Bardzo mi się podoba, że odseparowałeś, że tylko ty dziękujesz i stawiasz się teraz w pozycji, że a ja nie dziękuję. No oczywiście, że razem dziękujemy, panie Jay, no razem dziękujemy. No wiem, tak mi się powiedziało. I wracając do tematu, jeszcze zanim przejdziemy do właściwej gry, muszę powiedzieć, że ja mam takie trochę obawy wchodzić w produkcję tego typu albo MMO, czyli Live Service Games, bo właśnie ten aspekt drugiej pracy strasznie mi odrzuca, bo to jeżeli gra cię wciągnie, to może to się skończyć bardzo niebezpiecznie. I wiesz, co mi chodzi. I z tego, co ty mi powiedziałeś, dosłownie skrót, przygotowanie, pościelenie, no to może brzmi to tak dla mnie, jak mógłbyś ty też popłynąć kompletnie i mieć tą drugą pracę. I to jest
To naprawdę bywa niebezpieczne, wiesz, o co mi chodzi, nie? Okej, no to proszę bardzo, otworzyłeś temat, ja bardzo chętnie kaweczek go pociągnę. Tak, kaweczek, właśnie nie chciałbym, żeby to był cały materiał, ale nie mogę nie wspomnieć o tym, jak już tak, no powiedziałeś właśnie, czy tak się wciągnąłeś, nie? W tego typu uważam, że to jest bardzo dobry punkt, więc jak najbardziej. Mhm. Otóż, panie Jay, słuchacze, jeżeli jeszcze nie jesteście zaznajomieni z produktem, ja grając, dobrze, no to... Trochę mi się wstyd przyznać, naprawdę, ale no wczoraj była sobota i w sobotę serwery bardzo ładnie działały, nie było żadnego problemu. No troszeczkę obowiązki domowe zostały prawda, olane, z braku lepszego słowa. Dobra, czy jesteśmy wśród graczy? Czy jak sypnę, że grałem wczoraj 14 godzin, to ktoś się będzie śmiał ze mnie, czy będzie jakieś zrozumienie w komentarzach? Bardzo proszę o wyrazy wsparcia nie ocenianie mnie. Nie, no gra ale naprawdę grałeś 14 godzin? No i po co ciągniesz temat? Po co ciągniesz temat? No, słuchaj, już nic nie mówię. Jakby... U mnie na Steamie mam teraz 22 godziny w grę, a teraz jest z naszej perspektywy niedziela, południe około. W piątek nic nie grałem, bo tam były problemy z serwerami i miałem problemy, więc no mam 22 godziny, z czego w piątek byłem w grze, ale nie grałem. Więc no ja grałem w sobotę, ja praktycznie całą sobotę grałem, naprawdę. Zignorowałem obowiązki domowe. Odpowiedziałeś mi na moje pytanie. Tak, ale to jeszcze jednym słowem chciałbym coś o czymś wspomnieć. Grając w Paweł Wexel 2, natychmiast pojawiają się tego typu myśli, że ej, a może nie potrzebuję tej pracy tak naprawdę. Może tak naprawdę lepiej byłoby dla wszystkich, gdybym był osobą bezrobotną. Mógłbym cały dzień grać, a jakbym grał cały dzień, to moje życie byłoby piękne. I możemy iść dalej, pani. Ej, czy ja naprawdę potrzebuję załatwiać fizjologiczne potrzeby? Czy ja muszę się wysikać? Czy ja muszę dostarczać pokarm i energię swojemu organizmowi? Pampersy po coś istnieją, tak? Pampersy, o Boże. Nie, oczywiście żartujemy, tak, troszeczkę, żeby była jasność, ale nie, gra ma ekstremalny value, taki vibe, jakby porzuć wszystko, graj we mnie. Mhm. I to jest spowodowane wieloma rzeczami, o których będę mówił w bardziej takiej już dosadnej części tego materiału, ale przestrzegam osoby, które potencjalnie są zainteresowane i może nawet oglądają ten materiał, żeby podjąć decyzję. Istnieje duża szansa, że wasze relacje, wasze obowiązki, wasza praca może okazać się nie tak bardzo ważna jednak. Czyli potwierdzasz to, co mówiłem, jest jak najbardziej to ryzyko przy tej grze. Bardzo, bardzo. Okej. To wiesz co? Dosłownie, wybacz, ostatnio dosłownie jedno zdanie. Ja dosłownie grałem wczoraj 14 godzin, grałem do 3 rano i o 3 rano chciałem grać jeszcze z 5 godzin, tylko że wiedziałem, że to będzie bardzo nieodpowiednie i też trochę po części przez nagrywki, więc nie mogę powiedzieć, ej, nie będziemy nagrywali, bo grałem. Co byłoby ironiczne, biorąc pod uwagę tematykę kanału, ale okej. Byłoby. Więc jedynie daję... Naprawdę trzeba po prostu uważać. Naprawdę trzeba uważać, bo ja grałem 14 godzin i ja czuję, że nie zrobiłem nic. Ja czuję, że to jeszcze, wiesz, ja jeszcze kampanii nie przeszedłem, dopiero przeszedłem pierwszy akt. Trzeba dawkować sobie, nie? I trzeba być ostrożnym, po prostu. To jest właśnie ten problem, ryzyko gier niekończący się tak naprawdę, właśnie mówię MMO, czy wszelakie live serwisy, że... Tak naprawdę możesz wyciągnąć z gry ile chcesz. Jeżeli ci się gra dobrze, to możesz parę tysięcy spokoju, lekką ręką. Tak, i z tego, co ty mi mówiłeś prywatnie przed nagrywkami, pani Ej, to pewni weterani jedynki właśnie mieli tego typu wyniki, jeśli chodzi o tą liczbę nabitych godzin. No tak, ja mówię tutaj na materiale, nie, że to nawet wśród moich znajomych na Steamie były osoby mające parę tysięcy godzin. No. No dobra, czyli to trzeba mieć na względzie, drodzy słuchacze, że ryzykujemy dosłownie wszystkim innym, co mamy w życiu. jest albo na wadze mamy albo Path of Exile 2, albo wszystko inne. Praca, potrzeby fizjologiczne, jakieś społeczne, udzielanie się, rodzina. Wszystko musimy dać w zastaw. Jeszcze jedna kwestia, panie Ej, zanim... Ja wiem, że chcesz bardzo mocno przejść do gry właściwej, tak, ale Grinding Gear Games, developer. Jak ty mówisz, ten pan Jonathan? Jonathan, co tutaj słuchałeś go, hype'owałeś się jego słowami, jadłeś mu z ręki. Pan Jonathan ewidentnie krawaty wiąże, usuwa ciążę. Zmierzam do tego, że ja słyszałem, że ten developer jest jak Larian, jeśli chodzi o podejście dla graczy. I... Mi od razu się tak troszeczkę mówię, klikam X, żeby wątpić, bo to jest
bardzo mocne porównanie, jak się możecie domyślać, ponieważ Larian no, aktualnie słynie z tego, że jest ma najbardziej prokonsumenckie i prograczowe podejście, są za pan brat z community, słuchają graczy i tak dalej, sami wiecie. Więc jeżeli Grinding Gear Games ma takie same podejście, to no, mocne, to jest mocne. Czy to jest prawda? Proste no to, pytanie. No to z mojej perspektywy ja naprawdę moją powiedzmy karierę, czy też moje zapoznawanie się z deweloperami było bardzo skondensowane, bo mówię, w ciągu tygodnia w pracy przez 8 godzin codziennie słuchałem w tle jakichś wywiadów i tak dalej, więc bardzo mnie skondensowane to poznawanie tych osób, ale podzielę się jedną rzeczą, która bardzo mocno zwróciła moją uwagę, niezależnie od tego, jaki rodzaj materiału oglądałem w internecie, czy to jakiś wywiad, czy nawet jakiś gameplay, czy jakiś trailer stary nadrabiałem, to masywnie czuć było taką jedność, jeżeli chodzi o twórców, a graczy, ponieważ to jest coś bardzo rzadko spotykanego, ale komentarze były prawie zawsze pozytywne, albo na przykład śmiejące się z Diablo 4, nie? Dosłownie, jeżeli przejrzysz sobie teraz recenzję chociażby na Steamie Pawła Wegzla drugiego, no to tam masz nawet takie rzeczy jak spędziłem w piątek 8 godzin w kolejce i tak była to lepsza gra niż Diablo 4. I do czego zmierzam, po co to mówię, to że ci deweloperzy, oni przede wszystkim są bardzo otwarci i nawet właśnie ten Jonathan konkretnie, którego bardzo dużo słuchałem, on w ogóle nie uznaje... Bo to jest założyciel, przepraszam, tak? Czy jakiś CEO? Ja nawet nie. Wydaje mi się, że to jest jeden z dwóch CEO, ale mówię, moja historia z nimi od tygodnia trwa, nie? Więc też tak głęboko nie wiem, czy jaką on pozycję dokładnie obejmuje. Wydaje mi się, że jest współzałożycielem, ale nie jestem 100% pewien. Mają... W ich komunikatach, komunikacji z graczami nie ma, brzydko mówiąc, BS-u, tak? Nie ma robienia z gracza głupca i to mi się bardzo podoba i to jest coś, co sprawia, że właśnie słuchałem tyle godzin tego pana Jonathana, ponieważ miałem wrażenie, że cały czas słucham pasjonaty gracza, który też robi grę. Oni w ogóle bardzo dużo w swoje gry grają też, bo oni trochę, jeżeli się mylę, to geneza właśnie była taka, że chcieli produkt typu Diablo 2, a Diablo 2 starzało się i Diablo 3 i Diablo 4 to już nie jest to samo, więc trochę geneza w ogóle powstania studia to było zrekreowanie Diablo 2 i w skrócie oni są bardzo szczerzy względem gracza, oni nawet potrafią wiesz, przyznać się do błędu, czy nawet wiesz, coś tego typu, że wyszła taka gra ostatnio Last Epoch i ten Jonathan kompletnie wiesz, nie jest prowokowany, zaczął chwalić tą grę, nie mówi, że jakieś są znakomite rozwiązanie, nie? I to jest śmieszne, bo to jest tak naprawdę, wiesz, dla ARPG-ów inna ARPG jest konkurencją, a chłop publicznie, no tak. Wiesz, mając tą setki tysięcy wyświetleń, mówi, że no, ten system z Last Epoch, on był znakomity, my chcieliśmy go jakoś, wiesz, zrekreować, zaimplementować, bo graczom się podobał. I to jest trochę właśnie taka ich, unikam tego słowa, ale polityka w firmie, że ej, gracze to lubią, dodajmy to, ej, gracze tego nie lubią, zabierzmy to. Bardzo fajne wrażenie robią panowie i czy ja sam mogę teraz powiedzieć, czy są tacy jak Larian, czy nie? Nie do końca. Ja się mogę posiłkować tym, co widziałem, ja się mogę posiłkować tym, jaki rodzaj komunikacji z nimi widziałem. Jednakże do takich mocnych statementów, że tak, oni są tak dobrzy jak Larian, to poczekam, gdy samemu będę ogrywał dwójkę i zobaczę, jak sytuacja będzie się rozwijała. Okej. Czyli to brzmi jakby to była gra stworzona przez graczy dla graczy, no bo... Tak, dokładnie tak, to dosłownie. Chcieli po prostu mieć, zrekreować Diablo 2, tak jak mówisz, chwalą inne gry, czyli to jest... No wychodzi na ten wymierający gatunek, że to nie jest korpo robiące grę, żeby robić pieniążki, tylko po prostu gra zrobiona przez gracze dla graczy. No i to brzmi super, też na pewno czas pokaże jak tam, bo jeszcze powinniśmy powiedzieć, że gra jest teraz w Early Accessie, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, ich wsparcie i ich komunikacja z graczami i reagowanie na prośby graczy już po premierze i bo to będzie, w sensie gra będzie żyła parę lat, nie? Przecież to jest Serwis niemalże, nie? Tak, to może być długo. A wiesz co, chciałbym jeszcze dosłownie jedną wikałaczkę wsadzić w temat Larian a GGG. To paradoksalnie, też paradoksalnie to jest zły wyraz tutaj, ale zaskakująco, porównania między nimi są bardzo zasadne, bo ponieważ Larian to jest tak naprawdę AA. To są niezależni, niemasywni, wiesz, studio dosyć
małe w porównaniu na przykład, wiesz, Blizzarda czy tam EA, a wypuszczają grę o... No? Przepraszam, ale ja bym powiedział, że oni są niezależni, Larian jest niezależny tylko pod względem tego, że sami sobie wydają gry, ale jeśli chodzi o wielkość tych gier, czy wielkość samego studia, to tak jakby, wiesz, Kingdom Come też jest grą niezależną, a tak. Jest ogromna, więc w pewnym sensie są niezależni, ale i gry można by spokojnie nazwać AAA, no w sensie Baldur III, no, tak, nie nazwiemy indykiem, nie? Nie, no do tego właśnie zmierzałem, że aha. Na tym polega to podobieństwo, że tak jak no, Larian jest niezależny, to robi gry quadruple A, w sensie nie oszukujmy się, jeżeli miałbym wiesz, nazwać trzy gry quadruple A, jakie kiedykolwiek wyszły, to na pewno Baldur byłby jedną na pewno Baldur byłby jedną z nich i dokładnie tak samo jest no moim zdaniem z Path of Exile drugim, bo to jest też gra AA i mają kompletną swobodę ze wszystkim, naprawdę. Oni robią to, co chcą i to, co jest dobre dla ich firmy. A efektem jest tego produkt, który może być najlepszym RPG-iem w historii. I ja mówię, mam 14 godzin w grze nabite i wiem, że wyciąganie na razie takich dużych wniosków jest nie na miejscu, ale no aktualne 14 godzin oceniłbym na najlepsze przeżycie ARPG-owe, jakie miałem w życiu i grałem w Diablo 4, grałem w Diablo 3, grałem w Last Epoca, prawdopodobnie jakieś tam inne RPG-i też po drodze liznąłem i nic nie jest nawet blisko Path of Exile drugiego, naprawdę. No dobrze. Trzeba zaznaczyć też, że ja w grę nie grałem w Path of Exile i porównując Diablo 4, bo tu mówiłeś, że już no tutaj cały internet mówi, że Diablo umarło, Diablo zaorane i tak dalej, i tak dalej. No tak. To porównania będą nieuniknione, zwłaszcza, że ja będę porównywał to, co ty mówisz, do moich doświadczeń z Diablo, bo jakby no, nie mam innych doświadczeń, nie jestem jakimś weteranem ARPG-ów. No, także chciałem to wyklaryfikować i myślę, że możemy już przejść do w końcu właściwej gierki. Panie Ej, podstawowe, najbardziej bazowe fundamenty, jak się gra, loot, moby, gameplay loop, takie, mówię, na początek same podstawy. Twoje wrażenia, poproszę. Dobra, to zacznę w sumie od lootu, bo to akurat jest... Loot chyba najważniejszy, nie? Moim zdaniem wada właśnie gry niestety jest spora i oczekuję, że tu będzie jakiś hotfix albo jakiś update całkiem niedługo, ponieważ lootu praktycznie nie ma i to jest... Tak, no wiesz, ja zakładam, że to na pewno się zmieni w na przykład endgame'ie, czy gdy przejdzie się tą, bo teraz gra wygląda w ten sposób, że masz pierwsze trzy akty, gra ma mieć planowo na premierę sześć aktów, ale chcieli, żeby gracze, którzy kupią grę na Early Accessie, mieli też jakiś postgame, jakiś endgame do robienia, jak to właśnie w RPG-ach wygląda, więc zrobili tak, że jest... od aktu pierwszego do trzeciego przechodzisz raz, potem przechodzisz to raz i dostajesz jakby nowy poziom trudności z tego, co się orientuje i przechodzisz po raz kolejny pierwszy do trzeciego aktu, nie? Czyli tak więc... jakby świat, zwiększasz tier świata, tak? Tak, ale to zostało taka, wiesz, to jest taka bardzo powiedzmy na ślinę i klej naprawiona luka, ponieważ mówię, gra ma mieć fabuła ma mieć sześć aktów, a aktualnie ma trzy, więc po prostu powtórzyli te same akty, nie? To jest taka, mówię, bardzo prowizoryczna solucja. No tak. Ale zatem umówmy się też, fabuła w takich grach to nie jest jakby oczko w głowie, myślę, że no, możemy się wszyscy tutaj... do tego zgodzić. Okej, okay, no to tutaj będzie bardzo chętnie się o tym w późniejszej części wypowiem, bo jestem zaskoczony jakością fabuły, jestem bardzo zaskoczony, pozytywnie już mogę zdradzić, ale okej, okay, wrócę do lootu. Lootu po prostu nie ma, jest bardzo mało lootu, naprawdę, bardzo rzadko zdarza się tak, że walczysz sobie z wrogiem i nagle upuszcza ci jakikolwiek ekwipunek, który cię pasuje. Zazwyczaj są to białe przedmioty, prawie w ogóle oni nie wypuszczają ich i tak jak w Diablo na przykład mogłeś podczas robienia jednego dungeonu 7 razy, albo nawet 20 razy, w zależności jakiego rodzaju przedmioty podnosiłeś, wrócić do, wiesz, teleportować się, sprzedać i wrócić do dungeonu, no to tutaj potrafisz zrobić 5 map, nie wracając do bazy, ponieważ no naprawdę to jest akurat wada. Moim zdaniem, to teraz krytykuję Path of Exile 2. Za mało lootu, zdecydowanie za mało lootu. Ja trochę rozumiem, bo oni tam mówili, że oni chcieli... takim zachowaniem naświetlić, jak ważni są kupcy i w tych kupcach, u tych kupców są faktycznie przedmioty, które są spoko. Naprawdę można spokojnie od kupca kupić przedmiot i go nałożyć sobie nosić, tylko że
moim zdaniem to dlatego można korzystać z kupców, dlatego, bo nie masz dosłownie nic do innego do wyboru. No ja mam tak, że mam teraz, mówię, 14 godzin i na przykład losowy pierścień, który mam, to do tej pory podczas całej mojej historii upadły mi dwa pierścienie, nie? Mhm. I no to jest coś, co na 100% w kwestii rozwoju tej gry będzie naświetlone i będzie naprawione, bo nie wierzę w to, że w przeciągu, mówię, 14 godzin upuszcza ci jeden pierścień albo jeden no łuk. Właśnie. Ja na przykład walczę łukiem i jeden łuk mi upadł do tej pory. Znaczy muszę powiedzieć, że zagiąłeś mnie, bo tak. W sumie dwukrotnie, bo najpierw z tą fabułą, która ewidentnie no chyba wnioskuje po tej zajawce, co dałeś, że ma znaczenie, no a druga sprawa to ten loot, no jakby czy to nie jest tak, że loot w tego typu grach jest głównym motorem napędowym jest. Twojej progresji jako gracza, w sensie farmisz moby, bossów, dungeony, cokolwiek, masz loot, masz lepszy loot, możesz pójść na mocniejsze dungeony i tak w kółko do endgame'u, nie? I więc jeżeli ty mi mówisz, że na początku lootu praktycznie nie ma, to ja tak sobie zastanawiam się, po co grać w tą grę? Nie, wiesz co, nie, absolutnie nie powiedział, że po co grać tą grę, bo samo doświadczenie jest turbo przyjemne, design map, design, nie chcę teraz przez wszystko przechodzić, bo miałeś przygotowane pytania, ale to bardzo szybko chciałbym jakby zripostować to twoje pytanie, po co grać tą grę, jest po co, naprawdę jest po co, bo sama gra jest wielką przyjemnością i będę o tym mówił w późniejszej części materiału. Znaczy ja tak po prostu się zastanawiam, tak jak zaznaczyłem na początku, ja nie jestem żadnym weteranem ARPG-ów, tak naprawdę jedyny z tych to było Diablo 4, ale tyle, to co wiem z tego gatunku, to, że loot jest bardzo ważny. I jeżeli ty mi na początku mówisz, na początku rozkładania gry, że lootu nie ma, to ja mam spory znak zapytania po prostu. Rozumiesz, skąd ja wychodzę? Nie dziwię się w ogóle. Nie dziwię się. To jest znany problem, to bardzo wiele osób o tym mówi. Mówię, no ja zakładam, że to będzie naprawione, bo... Albo wiesz, może po prostu ten pierwszy, powiedzmy, wiesz, te pierwsze dwa akty mają jakoś, nie zmniejszoną, zmniejszony loot. Wiesz, na pewno są systemy endgame'owe. Może dopiero w endgame'ie te przedmioty tak naprawdę lecą. Więc ciężko teraz, wiesz, ciężko na dobrą sprawę teraz o tym mówić, bo nie przeszedłem, gdy skończyłem pierwszy akt, tam zacząłem drugi akt. Może to się zmienia, może po prostu, wiesz, jest postgame, jest endgame, w którym się farmi itemy i wtedy one latają faktycznie. Póki co tych itemów praktycznie w ogóle nie ma. Wiesz, nawet tak, że mówię, chyba nawet amulet też musiałem... No, rozumiem. Tak, no. Wiadomo, ja tam o... Nie będę ci pytał o endgame, no bo masz tyle godzin, ile masz. Gra dopiero wyszła. Jedno pytanie, które chciałem zadać wcześniej, ale zapomniałem. Gra wyszła w Early Accessie i za ten Early Access trzeba zapłacić, dobrze mówię? Zgadza się. Aktualnie system wygląda w ten sposób, że gra będzie na bank za darmo, będzie za darmo. No i właśnie zespoilerowałeś mi wszystko. Aha. No to już wiesz. Bo to mnie trochę zastanawia, bo gra ma być w domyślnej formie, jak już wyjdzie free to play, co oczywiście uzasadnia wszelakie mikrotransakcje i tego typu monetyzacji wewnątrz, ale za Early Access musisz płacić. I dlaczego mnie to zastanawia? Dlatego, bo patrząc na inny model, jak inni robią Early Access, na przykład tutaj Larian, to jest tak, że płacisz za Early Access mniej i potem masz już dostęp do gry, nie? Po tym, jak ona wyjdzie. A tutaj płacisz za to, żeby dosłownie być testerem, mogąc nie grać w Early Access i grać w grę za darmo, jak już wyjdzie. I to jest... to nie jest chyba nawet jakoś pytanie dokładnie do ciebie, tylko tak sobie gdybam na głos, że to jest ciekawy zabieg i chyba pierwszy raz słyszę, żeby tak to było zrobione wszystko? A powiedz mi pani, że bo ja się z tobą 100% zgadzam, to, że płacimy za Early Access, ja nie mam z tym żadnego problemu, ja też bardzo chętnie wesprę GGG. No, to jest 120, to... 120 zł za, bo jest bardzo, jest kilka tych tierów możliwości właśnie wsparcia i uzyskania klucza. Najtańszy to jest na polskie 120 zł, ja ten właśnie kupiłem najtańszy i uważam, że za 120 zł no nie, no, to będę jest miał jak najbardziej przednią zabawę. Ja już wczoraj wyczerpałem jakieś, nie wiem, 100 zł rozrywki z tego, nie, a to dopiero jeden dzień. Wiesz co, to okej, to szybko jeszcze zamknę temat właśnie tego, jak to wygląda. No, gra na premierę będzie kompletnie free-to-play. Gra będzie, jako że jest free-to-play, musi jakoś zarabiać, no to między innymi wprowadziła taki zabieg, że Early Access jest płatny dosyć niewiele, nie oszukujmy się, $30, to nie jest jakoś dużo za grę tego typu. Przypominam, ekum, Diablo 7, matko. Diablo 4, €70, tak? Więc, plus sezon pasny, no. Mikrotransakcje, paid DLC i tak dalej. I okej, to wiesz co, tak, propos mikrotransakcja, to muszę powiedzieć. Ja, no bo to zróbmy to już teraz i tak prędzej czy później nastąpiłby ten moment, kiedy poruszam ten temat, więc miejmy to za sobą. No to okej.
mikrotransakcje bardzo się uśmiałem, ponieważ wczoraj cały dzień w ogóle zakładka mikrotransakcji nie działała, była zbugowana. I to, dlaczego to było dla mnie śmieszne? Dlatego, bo nie oszukujmy się, gdyby ta gra wyszła od Ubisoftu, od Blizzarda, od EA, czy tego typu, wiesz, podobnych z tej gliny ulepionych, to gra by nie działała, ale jedno miałbyś gwarantowane konstytucyjnie, że sklep że ten, tak, że ten przycisk od mikrotransakcji, to on ci się odpali 0,1 sekundy i tam będzie wszystko błyszczało i będzie wypolerowane. A tutaj tak nie jest. I dosłownie wczoraj, czyli w sobotę z mojej perspektywy, w ogóle sklep mikrotransakcji mi nie działał, a nawet jak się odpalał czasami, to na przykład jedna zakładka się otwiera, wszystkie inne były puste, kompletnie puste. I to mi troszeczkę pokazuje, nawet nie troszeczkę, tylko to mi po prostu ewidentnie pokazuje priorytety. Oni chcą, tak, oni chcą zrobić dobrą grę, to jest ich ambicja, to jest ich plan, a no muszą zarabiać. I oni to bardzo często właśnie w tych wywiadach, które tyle słuchałem, mówili, że musimy jakoś zarabiać. Jakby chcemy robić grę free to play, ale musimy jakoś zarabiać. I wiem, bo właśnie też interesowałem się bardzo, że są osoby, które mają, wiesz, po 8 tysięcy godzin w WoW Excel pierwszym i tam też były mikrotransakcje i na przykład osoby wydały tylko $10 na powiększenie ilości jakby slotów w skrzyni, nie? W skrzyni, nie w skrzyni, właśnie no tak, w tym staszu. A i jeszcze jedna ekstremalnie bardzo ważna rzecz, muszę ją powiedzieć. I to jest najbardziej prokonsumencka rzecz, jaką widziałem chyba w życiu. Serio. Wszystkie mikrotransakcje z WoW Excel 2 przechodzą do WoW Excel, przepraszam, jeden, z WoW Excel 1 przechodzą do WoW Excel 2. Więc jeżeli 8 lat temu, grając w WoW Excel 1, kupiłeś sobie powiększenie stasza, to ta mikrotransakcja przejdzie ci na twoje konto do PoE 2. Właśnie zastanawiałem się, czy masz na myśli, że wpływy z mikrotransakcji z jedynki przechodzą na development dwójki, czy to, co kupiłeś w jedynce, przechodzi na bezpośrednio do gry w dwójce? Z tego się to przechodzi bezpośrednio. Okej. Okay. To znaczy, że muszą być takie same mechaniki, muszą zrobić te wszystkie mechaniki, które były w jedynce. Tak, no okej, okay, ale... No to jest rzeczywiście, to jest niezłe, troszeczkę jak z Guild Warsem pierwszym tak było i drugim też, że pewne nie, itemy ci było. Przechodziły? Nie, tam była inna zupełnie sytuacja. Tam, no nie będę wchodził teraz w Guild Warsa, ale tam inaczej było. No dobra, no to pomieszałem. Mi się skojarzyło z tą twoją czarną wdową, tym petem. No tam też były pewne rodzaj jakiejś tam synergii, ale on zupełnie inaczej wyglądał. Okay. Schodzimy z tematu. W każdym razie to jest faktycznie niezłe to, co mówisz o przeniesieniu tych mikrotransakcji. I oczywiście no, nie ma co się oszukiwać, gra musi zarabiać, jest free to play. Jeżeli gra jest free to play, to nie mam żadnych problemów. Myślę, że nikt inny też nie będzie miał problemów, że będą jakieś tam skiny czy sezon pasy. W sensie problem jest, gdy płacimy za produkt pełną cenę i potem mamy takie rzeczy. No Diablo, echum, echum. No echum, echum, Diablo będzie jeszcze tutaj dużo echum, echum będzie, no. Wiesz co, pośpiesznie, bo w sumie przypomniałem sobie, że nie odpowiedziałem ci w ogóle na te pytania typowy gameplay loop, tylko skupiłem się na lucie. Szybciutko przez to przejdę, bo już jesteśmy prawie w pół godziny materiału, a nie ulubiony został gameplay loop. Generalnie bardzo prosty jest loop. Dostajesz, wchodzisz na mapę, mapy są bardzo duże i to naprawdę kapitalizuje wyraz bardzo duże są mapy. Nawet prawdopodobnie powinny być odrobinę zmniejszone, ale to może być kwestia jakiejś tam preferencji ludzkich. Dobra, wchodzisz na mapę, masz zazwyczaj na mapie masz kilka rzeczy takich kompletnie opcjonalnych, jak jakiś bosik, który... No jakiś bosik, nie? Na mapie zbierasz na przykład checkpointy, gdy umrzesz, to wskrzeszasz się przy checkpointie, a to w sumie mówiąc o umieraniu, wspomnę teraz może jednym słowem, może jak będziesz chciał potem, to się rozgadamy na ten temat. Gra jest bardzo trudna i jest najtrudniejszym chyba RPG-iem w historii, przynajmniej mówię, ja nie mam masywnego porównania, bo na przykład nie grałem w jedynkę PoE, ale no w internecie od osób, które wiedzą, co mówią, hasło rzucane, że jest to najtrudniejszy RPG, jaki kiedykolwiek powstał, rzucane jest, wiesz, na prawo i lewo, więc gra jest bardzo trudna. Trudniej niż Diablo 4 na tajerze czwartym świata? Panie Jay, to nawet nie ma w ogóle porównania, to jest w ogóle inna galaktyka, jeżeli chodzi o... Czy to jest gra dla hardkorowców tak naprawdę? Tak, to jest gra dla hardkorowców, tak. To jest gra dla hardkorowców, jeżeli chodzi o... sam proces jakby, wiesz, powstawania gier i, wiesz, taką trochę kultura gracz-developer, ale to jest też gra dla hardkorowców, jeżeli chodzi o sam gameplay i systemy, mnogość systemów zaimplementowanych w grze. Okej, czyli Path of Exile, to odpowiedziałeś mi przy okazji, wyklaryfikowałeś bardzo ważną rzecz. Path of Exile 2 nie celuje w gracza mainstreamowego w żadnym razie. Absolutnie nie. To jest dla hardkorowców po prostu wyjadaczy ARPG-ów. Tak, to jest, wiesz, no Path of Exile 1... Dlatego się nie będę dotykał go.
Paweł Exile 1 jest najtrudniejszą grą, najbardziej skomplikowaną, przepraszam, najbardziej złożoną, najbardziej taką kompleksową i hardkorową grą RPG, i to tak jakby jako fakt, nie jako opinia. I dwójka ma być odrobinę przyjaźniejsza właśnie dla graczy nowych, no ale wciąż, wiesz, nie wykorzenisz z graczy, z deweloperów pasji do robienia produktów złożonych i dla graczy, a nie dla casuali, więc ja już czuję, że troszeczkę tego... Z całym szacunkiem dla casuali. Nie, no to nie było, żadna obraza nie była. Wrócę do tego gameplay loopu na chwileczkę, bo mówię, idziemy dalej w las, a widzisz, no tak to jest, jak się gada o dobrych grach. No, no tak, tak. Dobra, gameplay loop. Jesteś na mapie, dobra, wiesz, robisz jakieś zadania. No. Spróbuję ci doprecyzować, żebyś trochę zawęzić na twoje te poszukiwania. Buildy, powiedz mi o buildach. Czy jest sensowna ilość buildów do zrobienia, czy jest tak, że niby są na papierze, ale w praktyce ich nie ma, bo meta jest tylko jedna, zwłaszcza jeżeli w kontekście tego, że gra jest hardkorowa, z czym to się je? Możemy skleić jakieś te różne postacie, czy nie za bardzo? Nie, no to tutaj jakby każdy gracz pewnie się teraz śmieje, gdy usłyszał to pytanie, bo... Dzień dobry, jestem żółtodziobem. Tak, tak, i to właśnie piękne to było... uzewnętrznienie tego. Nie, no panie Jay, w Paweł Exile masz buildów praktycznie nieskończoność i drzewko, słynne drzewko, znaczy też nie chcę przesadzać, ale jest ich absolutnym multum, a wiem, że to się w endgame'ie jeszcze zmienia bardziej i jeszcze więcej możliwości dostajesz. Tam systemów rozwoju, rozbudowania postaci jest praktycznie nielimitowany, zwłaszcza gdy otwierasz sobie drzewko pasywnych wzmocnień, które są absolutnie kluczowe dla rodzaju postaci, a tam masz, wiesz co, no oczywiście, że nie liczyłem, ale masz może z 1000 różnych do wyboru pasywnych wzmocnień. Jezu, nie tak, masz... zasoby? Nie, tam masz coś takiego, że gdy jest jeden panel rozdawania pasywnych wzmocnień, pasywnych tam, wiesz, bonusów, i to jest zrobione tak, że niezależnie od tego, jaką jesteś klasą, masz dostęp do wszystkich tych wzmocnień, więc możesz w teorii na przykład zacząć sobie grać monkiem, ale tak pooperować i porozdawać sobie te punkty, bo to jest na takiej siatce, nie? To jest taka siatka i możesz tak sobie połączyć te punkty na tej siatce, żeby nawet monkiem tak obrócić, przejść przez tą siatkę, żeby dotrzeć do punktów, które byłyby, powiedzmy, wiesz, dla wojownika. I jedna różnica jest taka, że każda klasa zaczyna z konkretnego miejsca, właśnie przeznaczonego dla konkretnie tej klasy. Więc mówię, możesz... Z konkretnego miejsca najbardziej... na siatce, tak? Tak, tak. Możesz jak najbardziej zrobić tak, że zaczynasz sobie, ja gram właśnie Monkiem i Rangerem, jednak zostałem przy Rangerze, bo kogoś to ciekawiło, i możesz jak najbardziej zrobić sobie tak, że zaczynasz sobie Rangerem, a na przykład, wiesz, ja nie wiem, czy to będzie dobre, nie mam pojęcia, czy będzie matematycznie się opłacało robić takie obejście tej siatki, żeby dojść do tych punktów, ale taką możliwość masz. Tak, więc jeżeli chodzi o buildy, to ja przede wszystkim nigdy w życiu nie zrobiłbym sobie takiej krzywdy i grałbym metą, bo mnie brzydzi koncept mety, wiesz, ja chcę się dobrze bawić i ja uważam, że proces czytania, analizowania sytuacji, co jest dobre, co jest niedobre, to jest jakby moja odpowiedzialność osoby, która chce się dobrze bawić, a nie odpowiedzialność jakiejś tam strony zewnętrznej, która zabiera moje dane. Oczywiście przesadzam teraz, tylko wiesz, po prostu mówię, że nie podoba mi się, ja nie cierpię, wiesz, ja nie cierpię buildów, musisz koniecznie tutaj wyciąć to, nie bierz tego, ale mi się podoba to, nie bierz, to jest gorsze. No to ja chcę to gorsze, no, jakby nie mam najmniejszego problemu. Ja cię doskonale cię rozumiem, mam bardzo podobnie, aczkolwiek gracze są różni i jest zadziwiająca ilość graczy, bo wiesz, PvP, jakieś tam kompetytywne multiplayer rzeczy, to jeszcze mogę zrozumieć, to gonienie za metą, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy szukają mety do gier single player czy PvE i no, to jest dla mnie trochę niezrozumiałe, no po prostu w sensie, jak w grach single player możesz zrobić co chcesz, jak fan ci daje scheatowanie wszystkich itemów w prologu, zrób to. Jeżeli chcesz odpalić cheat engine'a na samym początku, zrób to. W sensie grasz dosłownie tak, jak to ci daje frajdę, nie? Więc... Tak, no, ale tam mi właśnie daje frajdę, wiesz, takie poznawanie, czytanie, zastanawianie się, analizowanie. Czyli z tego wniosek, co mówisz, pani A, że replayability tej gry jest bardzo, bardzo duże. No przede wszystkim, pani łamane przez nieskończone. Tak, na premierę ma być 12 klas, a każda z tych 12 klas ma mieć 3 takie podklasy, które można wybrać tylko raz, więc mówię ci, jeżeli będzie się dobrze grało, jeżeli ktoś mi powie, że za 15 lat, że spędził 20 000 godzin w Paweł Exile 2, ja powiem, rozumiem,
nie mam żadnego problemu zrozumieć to. Czyli to się idealnie wpisuje do mojego ryzyka odnośnie tego typu gier. Tak, tak, tak. Ryzyka drugiej pracy albo pierwszej, w zależności jak patrzymy. Ale wiesz co, to bardzo szybko chciałbym jeszcze jednym zdaniem na ten temat. Zapraszam. Ja jak najbardziej zgadzam się, że jest to ryzyko, ale moim zdaniem to jest, wiesz... To jest trochę sprawdzenie, czy jako człowiek jesteś racjonalny i masz jakby priorytety dobrze. Ja nie chciałbym tego sprawdzać nigdy. No ja też, wiesz, jak przyjdzie poniedziałek, to też będę inaczej śpiewał. Ale wiesz, ja też nie mam w tygodniu jakoś bardzo dużo czasu na nagranie, a nie mam problemu z tym, że sobie, wiesz, będę odpalał codziennie po wejdzie na 2 godziny na przykład. Nie, wiesz, nie mam z tym problemu. Ewentualnie 7. No właśnie, to będzie ten problem, że będę tak miał, kurczę, ładę, wiesz, 2 godziny nic nie zrobiłem, żadnego progresu nie zrobiłem i tak dalej, ale... A zrobiłeś progres jakoś... w grze. Nie mam problemu z tym, żeby sobie pograć, wiesz, po 2 godziny dziennie, nie? Trzeba po prostu zachować umiar, wiesz, wiedzieć, co jest w życiu ważne, więc no. No dobrze, to żeby dalej nie schodzić z tematu... Zaspoilerowałeś oczywiście w cudzysłowie na początku, że z tą fabułą, panie, i to mnie zaciekawiło, bo tak jak mówię, jakbym miał strzelić twoje odpowiedzi na te 2 pytania, pierwsze fabuła, drugi lud, to bym 2 razy strzelił źle, bo ja zakładam, że no, fabuła to jest danie, no tak samo jak, nie wiem, w jakimś Kodzie czy Battlefieldzie, to jest danie drugo, żeby nie powiedzieć trzecie, żeby nie powiedzieć czwartorzędne, a ty chcesz mi ewidentnie powiedzieć coś przyjemnego na temat tej fabuły. Czyż nie? Wiesz co, ja powiem ci tak. Paweł Wegza II ma ekstremalne rozpoczęcie gry. Ekstremalne. Sekunda, w której wybierasz postać, to no, coś się dzieje. Prawdopodobnie, nawet nie, że tego nie powiem. No, wszystkie osoby, bo tak, to jest tak, że wybierając postać, wybierasz osoby, które mają być powieszone i one już mają tam na wiesz, sznur na karku, na szyi zawieszony i ta postać, którą ty wybierzesz, tylko ona przeżywa, ucieka tam, wiesz, w jakiś tam niesamowity, magiczny sposób. No to może tak, nie wchodząc w szczegóły, bo jedna gra dopiero wyszła, Early Access. Ale więc... to jest wybieranie postaci, nie? To jest spoiler z pierwszej sekundy, więc pozwoliłem sobie. I po co to mówię, to, że gra od samego początku pokazuje ci, że ona będzie ciemna, ona będzie brutalna, ona będzie mroczna, tu wiesz, nie ma tu jednorożców, będzie raczej ciemno, brutalnie i krwawo. I to jest coś, czego trochę mi brakowało, ale dlaczego w ogóle o tym mówię? Łatwo jest, wiesz, być zainteresowany światem i uwierzyć w świat, jeżeli otwiera grę scena wieszania 5 osób. I to tak, no tak. Jakby, wiesz, fizycznie wieszania, nie? I przez to ten świat ma wrażenie, że przez jak mocno się zaczyna, bardzo łatwo jest z niego uwierzyć i interesuje cię, wiesz, co się stało, dlaczego to się stało, dlaczego, wiesz, dlaczego ty uciekłeś, dlaczego inni nie uciekli. I druga rzecz, ogólnie cały ten świat, mapy, dialogi, trochę nawet czasami voice acting, jest zrobiony po to, żeby właśnie dopieszczać ten koncept bycia mrocznym, bycia ciemnym, wrogowie, design wrogów, mapy, design map, czasami ścieżka dźwiękowa, dialogi, wszystko wspiera koncept bycia mrocznym, ciemnym i takim, wiesz, no mrocznym po prostu. I przez to właśnie, jak ten świat jest spójny ze sobą, trochę w drugim akcie się zaczyna zmieniać moim zdaniem, ale może tego przejdę później. Przez to, jak ten świat jest ze sobą spójny, to troszeczkę chcesz go czytać i chcesz go rozumieć, bo gdziekolwiek byś nie poszedł, to koncept świata jest cały czas taki sam i to jest właśnie taka, moim zdaniem, spójność, która jest bardzo ważna. I dialogów nie ma zaskakująco dużo, w sensie nie jest tak, że spędzasz 5 godzin na dialogi. Trochę ich jest. Jest bardzo limitowana liczba w ogóle osób, z którymi możesz wejść w rozmowę. I to mi się podoba, że jest ich mało, ale jak są... Trochę sensowo się zrobiło, wiesz? Tak, zgadzam się, no. Potwierdzam. Z tą małą ilością dialogów. Ale jak ktoś już jest, to zwyczaj coś powie ważnego dla ciebie, tak, nie? Tak. Masz tak, że robisz jakiś quest i tam na przykład, nie wiem, poznajesz, nie wiem, legendę o jakimś duchu. Mówię teraz przykład, nie? Niekoniecznie wywarty z gry. Legendę o jakimś duchu i możesz wrócić do miasta i pogadać sobie z kowalem i masz opcję dialogową właśnie o tym duchu. I on ci mówi, no jest ten duch, ta legenda i ta legenda jest taka. I wiesz, i to jest takie właśnie
dowiedziałeś się czegoś, możesz rzucić się do miasta, przegadać to i jeszcze bardziej się dowiedzieć, nie? I to mi się bardzo podoba. Są też fenomenalnie rozwiązane i to nawet jeżeli się mylę, to jest tak samo w Diablo 4, więc przypadkiem muszę pochwalić Diablo, nie chcę tego robić. To samo rozwiązanie jest i tu i tu. Jeżeli podniesiesz jakąś notkę, która jest fabularna, okej, to też jeszcze jedna rzecz, w tym świecie jest mało tych notek, ale jak już są, to są naprawdę, są treści, są wartościowe i coś dodają do właśnie wartości fabularnej. Czyli jak z dialogami, mało ilościowo, ale tak. Dużo objętościowo, jak już coś się trafi. Tak, zgadza, dokładnie tak. I świetne jest to, że możesz sobie odpalić tą notkę, znaleźć ją i kliknąć tam continue. Lektor. I możesz grać dalej. Słucham? Lektor, że czyta ci notkę? Tak, dokładnie. I lektor czyta ci notkę. I to jest bardzo fajny voice acting, taki ma skrypiały, taki właśnie mroczny głos. Więc podsumowując fabułę, nie przeszedłem jeszcze gry, wiadomo, nikt nie przeszedł, bo są tylko trzy akty, a powinno być sześć. Śmieszki. Ale to, co na razie widzę, mnie bardzo przekonało i bardzo mi się podoba ten świat. Okej. Czyli z tego, co ja słyszę, tego lektora mapy, voice actingu, vibe, bo okej, ja może powiem troszeczkę od innej strony. Dla mnie atmosfera gry jest i co za tym idzie imersja albo jej brak, to bardzo, bardzo ważna rzecz. I oczywiście ktoś może argumentować, że w ARPG-ach to nie jest jakby clue tego, no bo endgame, czy tam loot, czy grindowanie, to jest ważniejsze. Ale niemniej jednak dla mnie to są po prostu ważne rzeczy w grach, bo ja niezależnie w co bym grał, to ja chcę być wciągnięty. I z tego, co ja słyszę z twoich opowiadań o różnych aspektach tej gry, panie A, to Path of Exile 2 jest jak podgrodzie z pierwszego Wiedźmina. Jest brud, smród i ubóstwo po prostu, tak? Tak, naprawdę tak. To jest, no to? Z tego co wiem, to jest mocno inspirowane nawet Diablo pierwszym albo drugim właśnie też w myśl fabuły, że to jest takie małe, zamknięte, mało postaci, mroczne, krwawe i to im się udało, naprawdę. Okej, czyli po skończonej sesji z grą chcesz iść się wykąpać, bo po prostu ten brud przebija się z monitora, tak? I musisz fizycznie się... Na pewno mogę to podsumować tak, że ja samemu nie oczekiwałem od RPGa immersji, ja samemu oczekiwałem, że będę grał w tego typu grach. I też spodziewałem się, że będę pewnie po godzinie wyciszę grę i puszczę sobie jakąś muzykę albo, wiesz, jakiś podcast w tle, a no nie stało się tak. Gra ma całość mojej uwagi, nie mituję jej, nie wyciszam jej, nie robię nic z tych rzeczy. Nie, jest bardzo wsiąkająca. Mi do tej pory, to może dam taką ciekawostkę, taki prezencik malutki dla osób, które grają, taki teaser, że dla mnie najlepsza mapa do tej pory to była mapa Cmentarz, gdzie mapa była stosunkowo niewielka, tylko że było po jednej i po drugiej stronie tego cmentarza wejście głębiej do takich, nie tego dungeonu powiedzmy, i tam też był boss, ale generalnie jeżeli chodzi o design tej mapy i klimat i też na samym początku tej mapy spotykamy pewną intrygę, jakaś postać, która no tak wiesz, coś śmierdzi w tej postaci, nie? Wali rybą. Tak, jest posiadany zapach ryby. Wybitna mapa, naprawdę, wiesz, niewiele się działo tam, ale to, co się działo, to było takie, że wiesz, no, mają talent panowie. Okej, czyli klimat kroimy po prostu na gęsto i to jest, znaczy to jednym może się podobać, drugim nie, ale mi osobiście i tobie chyba też to przypadło do gustu. Zmieniając trochę temat, znaczy zostajemy oczywiście w grze, ale zostawiamy fabułę i ten vibe. Pamiętam, że dla mnie w Diablo 4 jednym z bardziej satysfakcjonujących odczuć było to, jak jest mnóstwo mobów na ekranie, robimy jakiś mocny dungeonik i jest po prostu taki młyn, że ja nie widzę, co się dzieje na ekranie, ponieważ wszystko jest zaklejone, zalepione mnóstwem liczb, ile robię komu damage'u. Wiesz, co chodzi, nie? Czy takie młyny występują w tej grze, czy jesteś zbyt early, żeby to stwierdzić? Widzisz, powiedzieć bardzo ciekawą rzecz, że tak? Wszędzie liczby się rzucają i nie wiesz, co się dzieje. No to w Path of Exile wiesz, co się dzieje, ponieważ nie ma liczb. Nie ma. Liczb nie ma i ja też miałem, wiesz, ja też miałem na początku takie, ej kurczę, co się dzieje, czemu, wiesz, strzelam, nie wiem za ile strzeliłem. Powiem ci to już teraz, po długiej, bardzo długiej sesji, imersja. Bardzo mocno wpływa na imersję to, że wiesz, jak masz 20 wrogów i rzucisz jakieś AOE, bombę na przykład, to
poza efektem graficznym bomby, który wiadomo jest eksplozywny i duży i tak dalej, mm-hmm. i jakieś tam światełka i tak dalej, to jakbyś jeszcze miał, to wiesz, z 20 tych wrogów, ile im zadałeś obrażeń. W skrócie, ja już teraz jestem przekonany, że nie chciałbym grać żadnego RPGa z liczbami obrażeń, ponieważ zaśmiecanie ekranu w grze, gdzie i tak ekran jest już zaśmiecony, to fatalny pomysł i dowiedziałem się tego właśnie przy ostatniej mojej sesji. To jest opcja, czy te możliwości po prostu nie ma? Takie możliwości nie ma, jednakże bossowie mają to do siebie, że bardzo malutką czcionką przy pasku HP bossa, myśl o Dark Soulsie 3, myśl o Elden Ringu, taka sama zasada, że jak walisz bossa, to widzisz, że tam nowa na niego za 300, nowa na niego za 500. Nie? To jest ciekawe, jakby ja rozumiem, skąd wychodzą deweloperzy, bo mi to wytłumaczyłeś, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest taki element... Nie powiem, że gier ogólnie, ale właśnie tego typu gier, że pewni gracze mogą chcieć tego, najzwyczajniej w świecie mówiąc. Może, ciekaw jestem, czy tego nie dodadzą potem przy tym. No ale też jest mniejsza sprawa. Powiedz mi jeszcze, pani Ej, czy coś oprócz tego nieszczęsnego silnika napędowego, czyli lootu, czy coś jeszcze ci nie stykło w tej grze, nie styka? Wady. Nie, poza takimi rzeczami, które są obiektywnie związane z byciem w Early Accessie, czyli na przykład to, że wiesz, otwieram, klikam M i mam 10 sekund ładowania, albo czasami przemieszczanie się z jednego do drugiego miejsca trwa 2 minuty, a mam oczywiście na SSD postawioną grę, więc są takie niedoszlifowania, ale to bardziej nie w warstwie gameplayowej, tylko takie właśnie tutaj coś za długo, tutaj coś dziwnie, tutaj jakieś coś tam, nie? Więc tego typu rzeczy jeszcze są na pewno do poprawy i wiesz, no po to jednak gra wystartowała w Early Accessie, żeby zbierać informacje od graczy, no, co jest nie tak, i to implementować, nie? Więc trzeba mieć na to po prostu jakąś taką wyrozumiałość. Okej, czyli jedyny sensowny zarzut to jest to, co na to natrafiłem na początku przez przypadek, czyli ten loot. Tak. No lootu po prostu momentami nie ma. Ja czasami mam wrażenie, że po prostu loot zginął, że mi się zbugowała gra i że przez 10 godzin jeden biały miecz mi wypadł. Oczywiście troszeczkę przesadzam, ale skrajnie mało lootu, skrajnie. To jest naprawdę zastanawiające. Tak. Mówiłeś, że mapy są duże. Mamy jakiegoś wierzchowca? Na razie z buta. Czy to się zmienia później, nie mam pojęcia. Kurczę, nie wiem, czy później jest wierzchowiec. Wiem, że teraz nie ma. Okay. I może też pytanie zawsze nieodpowiednie ze względu na staż twój. Tak może być, aczkolwiek z tego co wiem, to chyba nie będzie, bo wiem, że dużo graczy narzekało właśnie, bo czytałem tylko przed tym materiałem recenzję, żeby wiedzieć, z czym gracze mają problem, gracze, którzy nie są mną, i dużo osób właśnie narzekało na wielkość map i że jakiś wierzchowiec by się przydał, więc z tego można by wnioskować, że tego wierzchowca nie ma. No właśnie zaspoilerowałeś mi kolejną rzecz, bo chciałem powrócić jeszcze do tematu map na chwilę, ponieważ bardzo często się zdarza tak, że mapy są duże, żeby stworzyć wrażenie, że gra jest duża, a wypełnienie tych map jest wątpliwie albo w ogóle go nie ma, w związku z czym zostajemy z ogromną przestrzenią, na której nie ma co robić. Czy to jest kwestia tutaj też? Wiesz co, i to jest moim zdaniem jedno z najlepszych pytań, jakie zadałeś dzisiaj, to bardzo ciężko za to odpowiedzieć, bo jeżeli mi się bardzo podobają mapy, mi się bardzo podoba grafika, mi się bardzo podobają wrogowie, mi się bardzo podoba gameplay, mi się bardzo podoba walka z tymi wrogami. To mówisz o subiektywnym art stylu. Nie mówię artstyle, mówię o wszystkich rzeczach, bo po prostu przechodzę do tego, że mi się podoba wszystko. Grafika to jest jakby subiektywna rzecz, no i inne rzeczy. Czy mapa jest po prostu duża, czy nie? Czy nie jest za duża? No ale właśnie chciałem ci odpowiedzieć to w ten sposób, że czy może istnieć koncept za dużej mapy, jeżeli pomimo tego, że jest naprawdę duża, to się cały czas dobrze na nie bawisz? Czy to, że mapę kończysz w godzinę 30, a nie w 20 minut, to wada, jeżeli przez te godzinę 30 dobrze bawisz. No nie, to raczej nie powinna być wada, aczkolwiek... No właśnie. Trochę chyba nie do końca rozumiem, czy mapy są za duże, ale to nie ma z tym problemu, bo się dobrze bawisz, czy mapy nie są za duże, tylko są po prostu duże i to jest okej. Okej, no to najprościej w świecie ci odpowiem. Jak najbardziej zgodziłbym się, bo jest sporo takich głosów w internecie i ja też momentami, aczkolwiek mi to tak mocno nie przeszkadza, mapy są bardzo duże, mapy są ogromne i czasami przejście jakiejś wiesz, losowej mapy potrafi zająć ci 2 godziny, a jeżeli w tej mapie są jeszcze jakieś takie mikro dungeoniki, które trzeba sobie wejść i wiesz, wyeksplorować, to może ci jedna mapa trwać, nie wiem, 2,5 godziny. To jest bardzo dużo i tylko właśnie na tym polega moje pytanie filozoficzne, czy jeżeli przez te 2,5 godziny się bardzo dobrze bawię, to czy mogę
lubię narzekać na to, że za duża jest mapa. Jeżeli pomimo tego, że jest za duża mapa, to i tak się dobrze w niej bawię. Okej, czyli mapy są duże, niektórzy gracze twierdzą, że są za duże, ale tak. Tobie to nie przeszkadza, bo się świetnie bawisz. Tak, dokładnie tak. No dobrze. Wiesz, może to jest problem, który naświetla się jakoś mocniej przy setnej godzinie, a nie przy 15 godzinie, nie? Bardzo możliwe. Na ten moment nie mam problemu z tymi dużymi mapami, bo po prostu się bardzo dobrze bawię, eksplorując, czyszcząc, szukając skarbów, minibossów i tak dalej. Rozumiem. Też ciężko, żebym ja tutaj wymagał od ciebie pełnej recenzji, no bo to są tak naprawdę pierwsze wrażenia. No. Tak, są pierwsze wrażenia, to nie jest recenzja, oczywiście. 14 godzin jest early access, więc tak naprawdę nie mam mowy o żadnej recenzji. Aczkolwiek IGN zdaje się już wystawił po powiedzeniu dwa recenzje na dawaj, podstawie oczywiście Early Accessu. I teraz uwaga, spoiler, wystawił 8 na 10, czyli mniej niż Diablo, który dostał 9 na 10. No, co by tu jeszcze powiedzieć? No, IGN being IGN. Czy właśnie chcemy cokolwiek z tą informacją robić, czy zostawić słuchaczom nie, to do... Znaczy proponuję wszystkim wziąć tę informację i wyrzucić na chodnik albo do kałuży, bo to jest tyle warte, co główny podmiot tej informacji, czyli IGN. Tak, wiesz co, bo ja wiem, że zmierzamy do końca, czuję już po tonie. Chciałbym jedynie naświetlić jedną rzeczą, mam wrażenie, że ten materiał nie był kompletny, gdybym nie wspomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Poziom trudności i tak jak mówiłem już jednym zdaniem, że jest trudny, jest hardkorowy, no to chciałbym odrobinę zagłębić temat, ale też pogadać o rzeczach, które komplementują wątek poziomu trudności, mianowicie bossowie. No panie Jay, no to jest ważna rzecz. Czapki z głów, naprawdę ukłony, czapki z głów, nie wiem, serduszka na czacie, tak? Jeżeli chodzi o bossów, wybitne. No, design bossów w Babo WZ2 jest majstersztykiem i mówię to zupełnie poważnie. Ja to właśnie się śmieję, bo gdy walczę sobie z takim bossem i mam takie po prostu, wiesz, naprawdę skupienie i taką radość, jakbym grał na najlepszego bossa w Elden Ringu i potem sobie myślę, że gracze dostaną to za darmo, jeszcze bardziej dopieszczone niż ja mam w obecnym stanie, tam takie jak to jest możliwe, że takie wybitne dzieło sztuki będzie dostępne za darmo. Trzeba było nie płacić za bycie beta testerem, nie, dosłownie. Nie mam problemu z tym, nie mam problemu z tym. Ja żartuję. Śmieję się, bo tam, wiesz, dzisiaj jak kupujesz grę na premierę, to też jesteś beta testerem, tylko tak. Firma ci kłamie, że kupujesz gotowy produkt, a tutaj GGG nie kłamią ci, tylko mówią tak. Early Access będzie z testerem. Naprawdę chciałbym jeszcze trochę wracając do tego poziomu trudności. Wiesz, jakie to jest przyjemne uczucie, gdy grasz w trudną grę? Wiesz, jakie to jest przyjemne uczucie, gdy nie masz, wiesz, tak jak właśnie. Okej, to jedna rzecz. Jest już nie tak popularny, ale kiedyś poprzez brak kompetencji dziennikarzy growych był mem, że wszystko było porównywane do Dark Soulsa. I na pewno słyszałeś o tym kiedyś. No tak. I poziom trudności Journalist. Przecież to było przyjemne memy. Na przykład. I nawet Crash Bandicoot, co myślę, że mam nadzieję, że kojarzycie gierkę, był przez, jeżeli się nie mylę, Polygon, nazywany, że jest dokładnie tak jak Dark Souls, jego poziom trudności. I dlaczego o tym mówię? Tak, dlaczego o tym mówię? To jeżeli ktoś dzisiaj by wskrzesił tego mema i powiedział, że Paweł Wexel 2 jest taki jak Dark Souls, to ja mu zaklasnął, bo ja się po tym podpisuję rękami i nogami. Grając w Paweł Wexel 2, grasz w Dark Soulsa z kamerą od góry. Ta gra jest Dark Soulsem, ja ci to mówię. Czyli troszeczkę tak jak Darkest Dungeons też? Zupełny hardcore, nie? Jeśli chodzi o ten poziom trudności, tak? Czy aż taki zupełnie hardcore jak Darkest Dungeon, to nie, ale jeżeli chodzi o standardy ARPG-ów, no to ja nie wiem, czy istnieje trudniejsza gra na rynku i powiem szczerze, zaryzykowałbym na ślepo, jakbym miał obstawić, to powiedziałbym, że nie ma szans, żeby istniała trudniejsza gra niż Paweł Wexel, jeżeli chodzi o gry ARPG. I to wymaga, wiesz, to jest w ogóle fajne, bo ja też grałem już i postacią zasięgową, i postacią z bliska, to rewelacyjne jest to, jak zupełnie innego takiego skupienia i podejścia do gry jest wymagane, przepraszam, źle powiedziałem. Zależy się od tego właśnie, czy grasz postacią zasięgową, czy postacią z bliska. I to mi się bardzo podoba, że wiesz... Inna taktyka, inny w ogóle skillset, inne wszystko, inne myślenie, Dokładnie. Ja spędziłem parę set godzin w Diablo 4 i tam wyglądał tak. Jest boss, jestem ja, klikam umiejętność, wygrywam, wychodzę. Tutaj wszystko musisz przemyśleć. Nawet takie rzeczy, jak to, że
unikasz trochę ścian, bo może być tak, że wrogowie do ciebie podejdą, jak będziesz pod ścianą i ty nie masz nic do zrobienia, bo nie możesz się przeturlać, nie możesz, może są jakieś umiejętności, nawet na pewno są jakieś, wiesz, konkretne umiejętności, ale w takim podstawowym wachlarzu umiejętności typu, nie wiem, unik, chodzenie, coś tam, nie masz żadnej opcji, żeby wydostać się z takiej sytuacji, że jesteś pod ścianą, nie? Więc nawet zwykłe takie przemieszczanie się i podejście do walki ma takie właśnie odrobiny przez poziom trudności i przez właśnie takie rzeczy, jak możesz dosłownie być z body blokowany w ścianie, jest aspekt pewnej taktyki, jest aspekt pewnego chociaż przemyślenia i że wiesz, widzisz tutaj, okej, tutaj nie mogę iść w lewo, bo tutaj jak pójdę w lewo, to mnie z dwóch stron zamkną coś tam, pójdę, wiesz, tą stronę. I... Kurczę, to po prostu brzmi jak aspekt survivalu niemalże jak w jakiejś grze z permaśmiercią. W sensie, jeżeli ty mówisz, że boisz się, trzeba nawet pod uwagę brać wąskie korytarze i tak, możliwe zlokowanie się w ścianach, no to dla mnie to po prostu brzmi jak gorzej niż Dark Souls, szczerze, bo tam mogę się w kółko turlać jak głupi. A tutaj nie. Tutaj też się możesz turlać, nie, możesz się turlać, tylko że turlanie nic ci nie daje, jeżeli zostaniesz zablokowany, bo nie możesz się przeturlać przez kogoś, jakby jest ewidentny bodyblock. A nie możesz przejść przez postać, okej. Okay. Tak. No nie, to po prostu brzmi jak zupełnie mówić permadeath hardcore. Tak, a właśnie dlatego... I co oczywiście za tym idzie, też przepraszam, dokończę myśl, co idzie za takim wygórowanym poziomem trudności, no to typowy pakiet spełnienia się i czucia się dobrze z braku lepszego słowa po przejściu jakiegoś blokera, czyli bossa, czy albo włoskiego korytarza najwyraźniej. Czyli, Jezu, jakie jest dobre słowo? Nie to, że czujemy się spełnieni, tylko wiecie o co mi chodzi. Satysfakcja. Satysfakcja, tego szukałem. Satysfakcja po przejściu po prostu blokera, czegoś trudnego, nie? Tak, ja to jak najbardziej mogę już teraz naświetlić i przytaknąć, satysfakcja jest masywna. I powiem więcej, właśnie, okej, to jest też, cieszę się, że użyłeś tego wyrazu. Samo przejście mapy, nawet nie mówiąc o bossach, tylko samo przejście mapy też jest satysfakcjonujące, bo ten świat, on naprawdę chce cię zamordować. On chce, żebyś ty cierpiał, on chce po prostu zrobić ci kuku. To jest Dark Souls od góry. Jeśli tak, świat chce cię zamordować, to jest po prostu definicja Dark Soulsa. Chce cię zamordować, naprawdę. I nie ma litości. I to jest coś, czego bardzo dawno nie czułem, bo dla mnie mapy, wiesz, takim Diablo, to są, wiesz, zejdź z mojej drogi jak najszybciej, ja idę do celu, wiesz, wypad, po prostu jestem tu, bo muszę. A w Path of Exile drugim samo przejście mapy, wyczyszczenie mapy, wyeksplorowanie jest satysfakcjonujące, że dałem radę, że kurczę, dałem radę, nie było łatwo, dałem radę. Czaję. No, więc jest super. Wow. Ogólnie wiem, że już będziemy kończyli materiał, więc mogę jakieś podsumowanie zrobić, chyba że ty masz jakieś pytanie podsumowujące. Zrobimy podsumowanie, jak mi odpowiesz na pytanie, które ja ci zadam na koniec. Panie Ej, co jest dla ciebie najważniejsze w tej grze? Co pcha cię do przodu? Co ci daje najwięcej fanów? Ewidentnie to nie jest to, co ja myślałem, że będzie głównym silnikiem napędowym, czyli loot. Co jest dla ciebie najważniejsze w tej grze? Słuchaj, to jest trochę tak, jak się pyta żona po 30 latach, za co kochasz, za wszystko. I niestety... Ale to odpowiedz, zbiór pomniejszych rzeczy, nie ma sprawy. Jak najbardziej walid odpowiedź. Okej, to na pewno, to zbiór pomniejszych rzeczy, ale jedną z rzeczy większych w tym pomniejszym zbiorze jest właśnie satysfakcja z gameplayu, jest satysfakcja z eksploracji, jest satysfakcja z pokonywaniem przeciwników. Jest jeszcze jedna. Okay. Wybitne, absolutnie mistrzowski design lokacji. Super, naprawdę, wiesz, wiem, że kończymy już, więc nie będę się rozgadywał, ale po prostu design lokacji jest znakomity. Nie miałem jeszcze ani razu mapy, że mi troszeczkę szczęka nie opadła, nie? I mam je po prostu wryte w głowie, tak przypominam sobie, co wczoraj robiłem i kurczę, jakie te mapy były świetnie zrobione. Ich graficzny, ich styl, ale też ich właśnie też level design, nie? Więc wielowątkowo design map jest znakomity i bardzo mi się to podoba. I co sprawia, że chcę grać dalej? Chcę mieć w końcu dobry loot, więc pewnie muszę dojść do endgame'u. Trzeba będzie poczekać na parę patchy. Trzeba będzie poczekać na parę patchy albo do endgame'u. Jestem bardzo ciekawy właśnie, jakie kolejne mapy są przede mną. Jestem bardzo ciekawy, co gra ukrywa dalej. Jestem bardzo ciekawy mojego rozwoju postaci. Chcę być, wiesz, potężniejszy, chcę dysponować potężniejszym arsenałem umiejętności. Chcę kombinować, chcę też na pewno zrobić, zacząć za 100-200 godzin nową klasą i zobaczyć, jak się innymi klasami bawię. Można bawić. Już teraz mnie trochę kusi, wiesz, jakoś sorcera zobaczyć, nie tego typowego glass canona. Jakiegoś tego typowego właśnie glass canona, zobaczyć, jak się będzie w tym trudnym świecie sprawował. Więc masa rzeczy. No, i ja powiedziałbym, że też ocenianie w ten sposób gry w Early Accessie jest, może nawet powiedzieć, że głupie, bo jest w Early Accessie, ale
Ja grałem słabo w Excel 2, mam takie przeczucie, że nie ma specjalnie przestrzeni na poprawę. Ja mam wrażenie, że ja gram w perfekcyjną grę. Mhm. Wiesz, można powiedzieć, że to jest za wcześnie na jakiejkolwiek recenzji, no tak, oczywiście jest jasne, za wcześnie, tak. Ale też z drugiej strony bardzo często jest tak, że pierwsze wrażenie dużo ci mówi na resztę po prostu czasu spędzonego tak. z grą. Oczywiście patche, tam trzy dodatkowe akty, to wszystko będzie, ale to będzie rozwinięcie podstaw, które już teraz poznałeś. Jeżeli z tego co nie mówisz, podstawy są jak najbardziej dobre albo bardzo dobre i nie widzisz absolutnie miejsca na poprawy w tych podstawach, to nic się nie zmieni za te 3 lata. Będzie tylko więcej dobrego, tak ja to rozumiem, nie? Tak. Nie, ja słuchaj, ja przede wszystkim, ja trzymam kciuki za chłopaków z GGG. Mnie też cieszy to, jak wielki jest ten hype train i to, że gra, która tak jak ty zaznaczyłeś, będzie darmowa niebawem, bo to też nie będzie, oni powiedzieli, że chcą się chyba maksymalnie w rok zamknąć z Early Accessem, więc w ciągu roku będzie ta gra za darmo, a gra jest podbiła Steama i jest najpopularniejszą, najbardziej jakby największym top sellerem na całym Steamie. Gra, która jest Early Accessem i będzie zaraz darmowa. Po prostu powtórka z Baldura niemalże. Tak, ja się po prostu cieszę z tego, że gra, która moim zdaniem jest grą wartą uwagi, jest moim zdaniem grą z bardzo takiego, wiesz, nielicznego grona osób, że pochodzi to od graczy dla graczy, a nie od masywnej korporacji dla zielonych worków, nie, od krów, które trzeba wydoić. I to mi się podoba, że taka gra podbija rynek. Mi się to podoba w kontraście Veilguarda, w kontraście Concorda. Podoba mi się, że te gry po prostu padają w 2 dni i są gardzą niej wszyscy. Po czym Path of Exile 2 Early Access, płatny, podbija świat. Mi się to podoba po prostu. Uśmiecham się jako gracz przy sukcesie POE 2. Znaczy, to ja mogę tak powiedzieć, że wygrywają team gracze, ponieważ ja to nie jest produkt dla mnie, zwłaszcza jak mi przekonałeś, że to jest po prostu hardkorówka, to ja mówię, no dziękuję, postoję. Ale to, co mówisz, gra dla graczy wygrywa. Gra dla graczy się sprzedaje, ludzie wciskają im pieniądze. Więc to jest najważniejsze, bo naprawdę jest coraz mniej takich przypadków. Ostatnio był Baldur i potrzebujemy, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy takich zwycięstw i my, mówię, mam na myśli cały gaming, graczy, cały nasz ten światek, potrzebujemy takich gier jak Baldur, jak Path of Exile 2 właśnie teraz. I myślę, że to jest dobry akcent, żeby zakończyć. Ja wiem, panie, że ja trochę cię powstrzymywałem, ale umówmy się, jeżeli ja bym ci pozwolił tutaj lecieć na majku, ile dusza zapragnie, byśmy siedzieli jeszcze dodatkowe 3 godziny. A szanujemy czas swój i słuchaczy. To prawda i w takim razie, jeżeli już o tym poruszyć ten wątek, to pytanie dla słuchaczy, czy bylibyście zainteresowani jakimś materiałem solo, moim materiałem solo o Path of Exile 2, bo jeszcze sporo takich troszeczkę niuansów bym dotknął, więc jeżeli chcecie, to po prostu dajcie znać, ja będę wdzięczny, ja bardzo chętnie. Tak, jestem przekonany, że będziesz miał bardzo dużo niuansów na 14 materiałów solo, panie. Co do tego nie mam żadnych złudzeń. No to cieszy się. Dobrze, tyle z naszej rozmowy. Mam nadzieję, że się przyjemnie słuchało. Klasycznie zapraszamy do konstruktywnej oraz kulturalnej rozmowy w komentarzach. I co, będziemy się żegnali, nie? Pozdrawiamy serdecznie, jak najbardziej. Do usłyszenia, do następnego.